Mamy tu pewien interesujący wykres, albo raczej rysunek. Co wiemy na jego temat? Powiedzmy, że wiemy, że prosta mk jest równoległa do prostej nj, czyli ta prosta mk jest równoległa do tej prostej nj. Mając taką informację i wiedząc to wszystko, co jest opisane na tym rysunku, mam nadzieję, że uda nam się udowodnić, że miara kąta Lmk jest równa. Mierzę tego kąta, czyli kąta L, N, J. Możemy to zapisać również w inny sposób, innymi oznaczeniami. Możemy zapisać, że kąt beta równy jest kątowi alfa. Miary tych dwóch kątów są równe. Jak zwykle zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. No to jedziemy. Pierwsza rzecz, która może wpadła Wam już w oko, to to, że tu jest trójkąt. Trójkąt MLK. Pamiętacie jakieś twierdzenia o miarach kątów wewnętrznych trójkąta? Suma miar kątów wewnętrznych dowolnego trójkąta wynosi 180 stopni. Zapiszmy to. Może się do czegoś przyda. Miara kąta beta dodać miara kąta gamma dodać miara kąta prostego, czyli plus 90 stopni, równa się 180 stopni. Beta, gamma i 90 stopni to kąty wewnętrzne trójkąta. Jeżeli teraz odejmiemy od obydwu stron 90 stopni, to otrzymamy beta dodać gamma równa się 180 odjąć 90 stopni, czyli 90 stopni. Albo gdybyśmy chcieli wyznaczyć z tego równania beta, to możemy od obydwu stron odjąć gamma. Wtedy beta równa się 90 stopni odjąć gamma. I ciekawa rzecz wyszła. To pewnie jeden z wielu różnych sposobów na wyznaczenie kąta beta i zastanawiam się, czy możemy w ten sam sposób wyznaczyć miarę kąta alfa? Znowu zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i spróbowania samodzielnie. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, to jest tu jeszcze jeden trójkąt: trójkąt NLJ, ten duży. To, co jest interesujące w trójkącie NLJ, to to, że jest to również trójkąt prostokątny. Tutaj ma kąt prosty. Kąt gamma również w tym trójkącie jest jednym z kątów wewnętrznych. Alfa jest drugim kątem wewnętrznym oprócz kąta prostego i chyba możemy zapisać podobne równanie jak poprzednio. Możemy zapisać, że alfa dodać gamma dodać 90 stopni równa się 180 stopni. Możemy z tym równaniem zrobić dokładnie to samo co z poprzednim i rozwiązać je ze względu na alfa. Możemy odjąć 90 stopni od obydwu stron i odjąć gamma od obydwu stron, no i zobaczymy, co się stanie. Zostanie po lewej stronie alfa. Równa się 180 odjąć 90 to 90 stopni i odejmujemy gamma od obydwu stron, czyli minus gamma. No i zobaczmy, co się stało. Beta równa się 90 stopni minus gamma i alfa też równa się 90 stopni minus gamma, czyli alfa równa się 90 stopni minus gamma równa się beta. Albo możemy na tej podstawie napisać bezpośrednio, że alfa równa się beta. Miara kąta Lmk. Czyli beta jest równa mierze kąta LNJ, czyli alfa.